Siemaneczko, cześć czołem, Czeski z tej strony i gramy dalej w Abu Snakes, tańczącą z wilkami, nie, w sumie to z wężami. Idziemy dzisiaj na mroźne tereny. Gdzieś tu powinny one być. Żeby. Uhuhu! No, pani, proszę się tu mnie. Już ja prawie na nią wpadłem. Zapomniałem całkiem, że tutaj ciągle ten. Czarna jagoda, nie. Chodź. Woo! On pluje. Dobra. No za kurde, tutaj pułapki jakieś. Najgorsze jest to, że tutaj pełno drzew i nic nie widać prawie. O, psychika mi prawie siadła. Niedobrze. Ale ostro krzew to ja potrzebuję, bo ja wiem, że tam potrzebowałem do czegoś tam. Ile to jeszcze? 40 coś tam wytrzymam. Ale możemy się też tutaj zaraz ogrzać w domku tego kolegi naszego, którego żeśmy ostatnio tutaj odkryli. Pozbieram sobie ten ostro krzew na pewno. I tu też. Ile tam jeszcze? 27. Tu są jakieś zombiaki, kurde, na ty. Coraz więcej tu zombiaków biega. To mi się podoba. Ej, halo! To jest ten drzwi, czasy ten. O. Dzień dobry. Ja tu tylko się ogrzać przyszedłem. Dzięki, Nara. Dobra. W ogóle psycha mi tutaj widzę siadła. Ale też mi zostało. O! Co? Dobra. Skuruj. Pan niedźwiadek. To są jeszcze jakieś pingwiny. Dobra. Dawaj tłuszcz. Jest z pingwinów tłuszcz. Dobra, tylko że teraz. Uhuhu. Zaraz zamarznę. Dobry. A tu przyszedłem ogrzać rączki. Nara. Dobra. A tu tłuszcz potrzebny. Skóruj pingwina. Mamy tłuszcz. Jakieś lampy. Książki. O, jest klucz. Zobaczmy. A nie, tu rzadki klucz jest potrzebny. Typowy klucz. Odnieś. Szkło. Dobra, czekaj. Wróćmy się tutaj. Ogrzejmy dupkę. Może też żelazo przy okazji też pozbierajmy, bo tam będzie potrzebne do łuku. Dobra. Tyk, tyk. Grzejmy dupkę i lecimy dalej. Czacha. Puszka. Tu można nawet. Kasa. No, nie, nie chcę nabierać wody, tylko. Aha, Jezu, ja zapomniałem, że tutaj dziwnie to działa, że przez wodę nie można strzelać. To jest w ogóle taka bzdura. Dobra, puszka. Już zabrane. Tu, tu, tu. Szybko. Kurha. O, woda.
Dobra. A co będzie jak zamarznę? Szukaj stos. Woda. Owy klucz. Uhu. Biegnij! Run! Run, Forest, run! Dobra, żyjemy. Wyprodukuj futrzany. Dobra. No, trochę ich tutaj pola... A czekaj, bo tutaj widzę, że mogę gdzieś... Masz tutaj gdzieś ten do tworzenia? O! Czy tu mam to? Ły, ty tu masz! Ja mogę tu... O, mogę futrzany funtress zrobić. Cyk. Poczekaj, bo ja teraz na Golasa chodzę. Gdzie jest mój futrzany pancerz? Tu. No. No i co? Dobra robota, panienko. To wygląda jak porządny pancerz. Teraz jesteś gotowa, by przetrwać na zimnie. Podziękuj mu za pomoc. Bardzo dziękuję za twoją pomoc. O, nie ma za co. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek tam zamarzł. Mogę jakoś ci pomóc? No cóż, łowimy ryby z jeziora, ale rybak ma ostatnio kłopot. Stracił dużą część swojego codziennego połowu. Ktoś z kradzieżą niedźwiedzia polarnego. Możesz iść zobaczyć, czy możesz mu pomóc. Zgódź się. Pójdę mu pomóc. Dziękuję, panienko. Proszę, idź i zobacz się z nim na lodowym jeziorze. Teraz, kiedy masz już odpowiednią młodzież, chodzącą brzydzią, powinna rozmawiać z Szajan. Aha. Ale mam też rybaka. Znajdź lodowego rybaka w lodowym jeziorze. Aha. Nowy kawałek świata. Ale czekaj, 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 bo ja to chyba już zrobiłem. Nie jest to? O, mam jakiś klucz rzadki. Czekaj, 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 czekaj. Aha, nie, to jest coś innego. Terytorium misia polarnego, ale już to zrobiłem niby. Dobrze. O-o. Panie! Otwórz pan, bo ciemno się zrobiło. Ja mogę iść do domu? Jest dosyć jasno, tak ten. Już nie jest jasno. Natomiast... Nie, no dobra, nie jest tak ciemno. O-o. O-o. I zombiaki w nocy chodzą. Dobra, jesteśmy w domu. Home, sweet home, glina. Gliny jeszcze nie mamy. Co my tu jeszcze nie zrobiliśmy? Myślę przede wszystkim, że... Możemy... Cynę z żelazo przerzucić, żywicę. Zobaczymy, co ja będę mógł też porobić. Bo bym chciał tak. Tu przepalić. Trzeba by było tak. Tą cynę przepalić. Którą mamy. Cyk. Żelazo. A ja sobie... O, nowe schematy. Pierścionek żelazny. Poka, poka. Szansa na cios krytyczny. I żelazne tutaj, kurde, narzędzia też mogę sobie zrobić. Uy! To by było bajer. Tylko, że ja w pierwszej kolejności chciałem sobie zrobić ten łuk. Dwa razy kora brzozy. Może jeszcze będę coś mógł zrobić oprócz tego łuku. Cyk. Dobra. Kora brzozy. Cyk. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Długi łuk. Cyk. O, mamy. I czy ja jeszcze będę mógł coś zrobić?
Nie za bardzo. Nie, żelaza brakuje. Okej. Okej, zapamiętam to sobie. Ostry krzew. To może będziemy mogli to położyć. Cyk. Jak to wygląda tutaj? Tkanina, ostro krzew. Tu cyk. I tu mi zabraknie troszkę ostro krzewu. Natomiast mogę położyć ten kawałek. Położmy tutaj. Z rybakiem. Tu. I co jeszcze? Brakuje mi ostro krzewu, tak naprawdę. No, tak naprawdę to możemy to wszystko przerzucić. Żywice, skórę. Co to są? Kamienie. O, skóra z niedźwiedzia w ogóle. No, materiały wszystkie przerzucę chyba tutaj po prostu. Konopie też powiedzmy. Poroże, dobra. Kaninę. Jak będę coś potrzebował, to po prostu będę brał ze skrzynki i tyle. Możemy się napić. Możemy wszystko zrobić. Wróć do Szaja, właśnie. Chodź, idziemy. Szaja, Szaja, moja ty koleżanko z tramwaja. Dobra. Przy okazji skóry się zawsze przyda. O, tu gdzieś jest Szaja. Koleżanko, o, a tutaj co? Rzadki klucz. Dobrze. Dobry. Ale że co? Witaj ponownie, Ayano. Więc dotarłaś do lodowego jeziora i widzę, że zrobiłeś sobie dobre, ciepłe ubranie. Czy podróż w zimie była trudna? Powiedz jej, że było bardzo zimno. Rzeczywiście, było bardzo zimno. Tak, wiem, tak mi przykro, że cię tam wysłałam. Ale teraz jesteś znacznie lepiej wyposażona. Zapytaj o przysługę. Czy potrzebują? Ach tak, w śnieżnym lesie mieszka wilczyca, która ma oczy zielone jak kamień rzeczny. Znów zaatakowała wioskę, nawet teraz, w ostatniej nocy. Jest oczywiście zagrożeniem dla wszystkiego wokół niej, więc musimy zrobić to, co konieczne. Czy możesz pójść, znaleźć wilka w śnieżnym lesie i zrobić to, co trzeba zrobić? Znaczy, byś powiedziała, że muszę go zabić, a nie, że tak nie chcesz powiedzieć tego. Okej, pójdę i zabiję. Okej, bardzo dziękuję, jesteś niesamowita. Powinnaś być w stanie znaleźć go w śnieżnym lesie w pobliżu wielkiego dębu. Okej. Kolejna. Ale ty czekaj, bo ty jeszcze mnie chciałem o tym... o tym koniu. Na zewnątrz zobaczyłem konia. Jest twój? O, masz na myśli naszego konia. Halleleja. Jest taka ładna, prawda? Wszyscy z niej korzystamy. Ty też możesz z niej korzystać, jak chcesz. Daj jej marchewkę. Bez tego nigdzie cię nie zawiezie. Mamy również do sprzedania konia i słupek do zaczepienia. Jeżeli jesteś zainteresowana, możesz być używany do podróży do i z własnego domu. O, Szajanka ma kochana. Za ile? Ty kurde. Sprzedaj. Sprzedaj, 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 sprzedaj. Sprzedaj, sprzedaj. Sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj. Jeszcze mi nie stać. A to chcesz kupić? A może byś chciała kupić... Kurde, no nie mam nic do sprzedaży teraz już. Może miodzio? Sprzedaj cały stos. Tylko to dalej. Czy to będzie mi... Nie, będzie mi starczy. Masz. Patrz. Ile miodzia mam. O. I daj mi to.
Dzięki. Kunia kupiłem. Właśnie, właśnie, pootwierajmy tutaj skrzynki. Przemień. Typowy klucz. Łuk szajany. Może ona mi da ten łuk. O, czekaj, tu jeszcze jest coś. Puszkowana fasola. Juremi fasola sido. Gdzie ta jest puszkowana? Cyk. To może od razu zjedzmy. O, czekaj, czekaj. No, nie odwracaj się, jak do ciebie strzelam. Dobra, dziękuję za współpracę. Może bym poszedł znowu znaleźć trochę tej. O, o, o. Przy okazji, jak już wiadomo, wybieramy się. Może teraz... Ja nie lubię sobie przestawiać kamery, jak już raz się przyzwyczaję do pewnego ustawienia kamery, nie? No Jezus. No dobra, mam cię. Dawaj skórę. Dobra. Teraz tak. Na szczęście nie odrodziły się tutaj zombiaki. Ale to też pewnie znaczy tyle, że się też żelazo nie odrodziło. Żelazo odrodziło? Co? A, ale ja teraz... A, ja teraz mogę chodzić sobie po zimnie. Okej. Okej, to zmienia postać rzeczy troszkę. Cyk. Przepraszam, że tak was gnębię. W ogóle to chłód by trzeba było sobie coś zrobić. Na przykład tutaj można zrobić takie coś. O. Cyk. I... Cyk. Nie wiem, czy tam mi jakiś ten... O, podnieś. Szukaj. Coś na klucz. Remień. Przepraszam, panie misiu. Ja nie chciałem. Dobra. Niechcący go trafiłem. Ale dobra. Wyszło dobrze. Skóra niedźwiedzia polarnego. Cyk. A tu już wszystko pozbierane. Dobra, fajne, że jest to, że teraz i tak... rudacyny. A nie ma gdzieś tu żelaza czasem jeszcze? Dzień dobry, panie rybaku. Bo... Aha, tylko że ja od razu to wypił... Nie, wziąłem chyba to, nie? Czekaj, rybak. Ja muszę pierw cię okraść. Klucz. Podkowa. Tu jeszcze masz skrzynkę chyba, nie? O. Książka. Szkło. Dobra. No hej, miło widzieć tu jeszcze kogoś. Siedzę tu od wielu dni, próbując złapać tyle ryb, żeby wszystkich nakarmić. Ale teraz mam to dodatkowe wyzwanie. Hej, może chcesz mi pomóc? To ci naprawdę opłaci, obiecuję. Dawaj. Jaki masz problem? Jest taki nowy sąsiad w okolicy. Widzisz tego niedźwiedzia polarnego za skałami? Kradł mi ryby. Za każdym razem, gdy muszę zrobić sobie przerwę, żeby się załatwić, on zjada całe wiadro. Czy możesz mi pomóc w zamian nauczyć się łowić pod lodem? Ale czekaj, bo ja już go zapiłem. Jest kilka opcji. Widzisz tam ten stolik? Od czasu do czasu kładę tam jakąś rybę. Trzyma go na łosoś. Wydaje się działać najlepiej. Inna trwała, twój wybór, ale ja już go zabiłem przecież. Zwap niedźwiedzia pol i zabij. No, panie, dziękuję panienko. Teraz mogę spokojniej łowić. O, prawie zapomniałem, miałem cię nauczyć łowić ryby pod lodem. Ryby pod lodem są rzadsze niż w zwykłych jeziorach, więc pokażę ci, jak zrobić szpikulec do lodu. Kiedy już go zbudujesz, musisz znaleźć słaby punkt na lodowym jeziorze, aby wykuć dziurę. To jest najtrudniejsze, ponieważ te słabe punkty są często ukryte. Po wycięciu dziury w lodzie pozostaje tylko zarzucić wędkę. Powodzenia! Śpikulec do lodu. A czy ja mogę tutaj, mam klucz? Nie, nie mam kluczu. No nic. O, przeszukaj.
ciepło. Okej. Ale ja też będę... A czy ja mogę tutaj coś złowić fajnego? Mam wędkę przecież. Patrzmy, co tutaj możemy znaleźć. Może jakieś fajne rybki. Złom. Sum. Szum, szum, szum. O, zmęczenie. Bas. Sum. Nie ma nic takiego jakiegoś. O, coś tam widziałem. Tu się coś kręci. To nie jest to. Co to jest? To jest królik. Jezu, ja tutaj się tak przyglądam. Czy coś mi ugryzie? Ostrokrzew. O, to poproszę. Ja tu się przyglądam, czy coś mi pogryzie, czy coś ten mnie zabije. A to królik zwykły. Najgorsze widzę, że te żelazo to tylko koło tego domku jego występuje. Nie widzę nigdzie indziej te żelaza. Dawaj. Dawaj tłuszcz zwierzęcy. Jestem wyczerpana. Czy będę mógł się przespać? O, jadalne ryby. Pas. Będę mógł się przespać u tego ziomeczka tutaj? Bo tu widzę żelazo, bym mógł też pozbierać. Dobry. Czy mógłbym? Mogłabym się przespać w twoim domku? Mogę. No i elegancko. Trochę żelaza. Ciekawe, jak to żelazo tutaj działa. Nie widzę teraz tego. Idzie pomału. Czy mi się też strzały kończą w ogóle? Kości. Pozbierać kamienie, porobić sobie na przykład te krzemień, chyba że mi wypadnie tam krzemień też, bo to też możliwe, i sobie zrobić strzały, nie? A przy okazji to fajnie by było pozbierać na przykład, ale pozbierałem troszkę już ostrokrzewów. Dobra. Wracajmy w takim razie do domu. A patrzcie, zombiaka na przykład tego tutaj nie ma. On tylko w nocy był tutaj. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Tkanina. Tkanina, tkanina. Sporo tkanin w ogóle tutaj widzę, że trzeba. A ja ile tam mam tej kaniny? No, tak średnio. O, w ogóle mam głowę misia. Gliny to jeszcze nie wiem gdzie. Tak? Tu już wszystko mam zrobione. No tu jedynie też o właśnie, żelazo trzeba przetopić. Łodę. O, czarne jagody, ten... niechcący... Znaczy, no w sumie niechcący. Zwaliłem drzewo na jakieś czarne jagody. Dobra. Jedz.
Dobra. I co, i tak dużo tego żelaza za bardzo nie mam. Szpikulec będę mógł zrobić. Dobra. Pierścionek też będę mógł zrobić. Kurde, no, muszę wybierać. No to co, siekierę raczej. Żelazo. Pod jedynką. Zobaczmy, jak to działa nowa siekiera żelazna. No, działa. Tyle można powiedzieć. Zjedzmy sobie szaszłyka, wypijmy sobie wody. Miałem sobie zrobić te szały. Potrzebujemy gałęzi. A to na przykład tu zbieramy. Niczego nie znaleziono? Co? Panie kochany, proszę mi tutaj dać gałęzie. Znajdź wielki dom w śnieżnym lesie teraz. Dobra, bo ja też... Aha, dobra, ja będę musiał też odkryć sobie niektóre te elementy. Tkaniny tyle nie mam. Ale zobaczmy, czy mnie w ogóle na cokolwiek stać. Tu na las sosnowy. Dobra. Tkanin nie ma. Potrzebuję dużo tkanin. A żeby mieć dużo tkanin, potrzebuję dużo bawełny. Teraz tak. Nie, zrobimy inaczej. Tam jest żelazo na tym czymś. Teraz położyłem. Ale i tak potrzebuję. Cyk, cyk, cyk. Kamolce, szyby. Złom, tłuszcz. A, i miałem zrobić sobie strzały. Dobra. Cyk. Cyk. I tyle. Czy mógłbym więcej? Ale na razie. Powiedzmy, że to starczy. To bym mógł przenieść. Gałęzie. Poroża. Góry. Dobra. I tyle. Idziemy spać. A jeszcze nie możemy. Musi się ciemno zrobić. To trudno. Bym poszedł spać, tylko że nie mogę jeszcze. Albo może pójdziemy na te. A nie, bo teraz już. O, jest, dobra, ciemno. Bym poszedł spać, bo pójdzie i jutro pójdziemy po bawełnę. Pozbierać. A, czekajcie, bo ja jeszcze mogę kunia położyć przecież. Momento. Uno momento. O. Tu mogę? Nie. Mogę tylko tutaj. Dobra, no to powiedzmy, że tu. Icha! Osiodłaj konia. Icha! Potrząsa głową, jakby chciał marchy. Aha. Aha. Potrzebuję marchewki, żeby w ogóle móc jeździć na koniu. No tak. Wydaje się to bardzo logiczne i ten... I idziemy zbierać bawełnę. Okej.
Czyli co, teraz muszę się rozebrać? Ojej. Dobra. Rozbieramy się. No to teraz nie powinno ci być gorąco. Czyli tutaj nie mogę chodzić w tym pancerzu. A to trochę dzikie, bo co, to mam bez pancerza chodzić? Skandal. Tak na Golasa? Kto to widział? Żeby na dzikim zachodzie tak na Golasa chodzić. Dobra, pozbierajmy sobie tą bawełnę. Zróbmy jej co jak najwięcej. W tym momencie. Żeby poodblokowywać sobie kolejne kafelki. Cyk. Co my tu jeszcze mamy? Dzikie konopie. Tu jest bawełna. To jest kuń. Tylko rozumiem, że za każdym razem, jak będę chciał gdzieś jechać kuniem, potrzebuję marchewki. Pewnie ją będzie można później hodować, albo łatwo... Nie, dzikie mięty nie chcę. Ja chcę tylko te... bawełnę. Kamięta. Bawełna. Też bawełna. Spokój się. Nie idź za mną. Dobra, zbierowaliśmy sobie troszkę tej bawełny. To lecimy do domu. Zrobimy sobie tkaniny i spróbujemy odblokować to, co tam no jeszcze byśmy mogli odblokować, mam nadzieję. Cyk. O, ja mogę sobie zrobić. Nakrycie głowy. Ze skóry, z żywi... Ja to chyba już mam nawet na to te materiały. Skóra niedźwiedzia, tłuszcz i żywica. Po dwa razy wszystko, nie? O, to. Żywica dwa razy. I co tam jeszcze było potrzeba? Nie pamiętam. Tłuszcz. Tłuszcz też mamy. Bo tam pingwiny trochę pomęczyłem. Dobra. Pa na to. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Cyk. Wyposażenie. Cyk, cyk. No. I teraz to ja rozumiem. Proszę bardzo. No i elegancko, aż skudę. Jestem dumny? Dobra. I teraz w takim razie... Chyba pójdziemy po to żelazo, chociaż niekoniecznie. Napij się. Jedz se szaszłyka. Aha, mieliśmy odblokować. Też tutaj, o. Kanina. Tyk. I to możemy też tutaj odblokować. Tyk. C. Unikalny. I to byśmy nawet mogli położyć tutaj. Tu wilczyce. To może od razu pójdziemy do tej wilczycy i po drodze jeszcze tam te żelazo pozbierać. Dobra. Teraz tak, tu żelaza nie ma.
Tu jest ostrokrzew jeszcze. Cyk, chociaż nie wiem, czy do czegoś będzie jeszcze potrzebny tutaj. Cyk. Dobra, tutaj tego jest pełno ostrokrzewu. Tak szczerze. Aż nam... Dobra, ale doczekajcie, to teraz... Spokojnie. Dobra. Sorki. Musiałem się zabić. Jezus Maria, co tu się działo? A co to? Wilczek? O! Dobra. Nie zdążyłem przeczytać, bo mnie goniły te... Siarkę to tutaj dostałem. Zgniły ząb! Zwab przy pomocy gotowanego mięsa, zwab przy pomocy grillowanej ryby, pogłaż delikatnie. Okej. Okay. A mógłbym... Tako? Nie, nie mógłbym tak. Zwab przy pomocy... Połóż. Kurczę, ja bym mógł sobie nawet ugotować te mięso. O, połóż. Czy ja na przykład w tym domku tutaj od tego kolegi nie będę miał czasem do gotowania czegoś? Dzień dobry. Ogrzej dłonie tylko mam. Szkoda. Dobra, czy ja mogę u ciebie się przespać? Dziękuję, propsuję. O, i też tutaj żelazo, to ja to od razu sobie zabiorę. Gotowane mięso muszę zrobić tylko jedno. Tylko muszę znaleźć ognisko. Nie wiem, czy czasem tutaj nie będzie tego ogniska. Przy tym ziomeczku. Jest. Dobra. Cześć. No nie, jeszcze muszę gałąź znaleźć. A nie będzie tutaj gałęzi? Nie. Nete. Nete. Dajcie mi tylko gałąź. Jakbym kłody nie mógł rozpalić, nie? O. Dobra, jest jedna gałąź, starczy mi. Idę zrobić sobie tylko te mięso. Panie kierowniku. Ja skorzystam z pana tutaj. O. Dobra, cyk. Ugotuj. Cyk. Napijmy się. Muszę sobie też pozbierać wodę. Teraz jak będę gdzieś tam po drodze. Dobra. I co? I teraz tak. I gotowane mięso. Jest wilczek. Pogłaszcz delikatnie. Czym? Kilofem? Ciekierą. O, wychodzi. Wyszedł. Mogę cię pogłaskać? Ej, dobra, nie, nie, nie. Nie strzelaj. Czy będzie mój kumpel? Jakiś
skoczny. Dobra. Delikatnie pogłaszcz. Spowoduj, że wilczek pójdzie za tobą. Wydaje mi się, że zdobyłam zaufanie młodego wilka. Może uda mi się go przekonać do pójścia za mną, oferując mu jagody. Zaoferuj mu jagodę. Ty na to? Odrzucił. A to? O. O. Mam wilczka. Wróć do Szaja. Dobra, a tu jeszcze gdzieś po drodze był... O, tu jeszcze jest też wilk. O ty gnoju. Mam nadzieję, że to nie był twój tata, młody. Ten wilczek mi nic nie pomaga. Może byś tam w końcu się ruszył troszkę. Kości. O, czekaj, czekaj. Dobra. Leżeć mi tutaj. Książkę. To był uczony zombie. Nosił książkę ze sobą. O! On tu on tu niesie jakieś rzeczy czasami w pysku. Okej. Okay. Chodź. Młody. Idziemy do mojej kumpeli. Ona powie, na co mi się możesz przydać. Dobra, cyk. Nie sprawdź sosnę, skóruj. Skóra, mięso, poroże i te sprawy. Kurde. Ja mam to cela dopiero, nie? Kurwanko. Dobra. I teraz tak, Szaja gdzieś była tutaj, nie? Tyk. Łatwo. No w ogóle z marchewki sobie zrobić. Może... O, właśnie, nabierz wodę może od razu. Już tutaj jesteśmy. Pozbieram sobie trochę brudnej wody, żeby mieć... Dobra, czekaj, chodź. Bo później to ty się nie pozbierasz. A co znalazłam, Szaja? Hej, widzę, że zyskałaś nowego przyjaciela, ale z niej słodziak. Tak, znalazłam ją w wilczej jamie. Okazało się, że wilk w zielonych oczach był jej matką. O, naprawdę? Więc lepiej się nią zaopiekuj, Ayano. Jestem pewna, że obie będziecie się dobrze bawić w swoim towarzystwie. Zapytaj, czy dowiedziałaś się czegoś więcej o tym, co się dzieje? Nie, jeszcze nie, ale porozmawiaj z wodzem wioski, może on będzie w stanie udzielić ci więcej informacji. Okej, okej, okej. Wodzu! Witaj, młoda Ayano. Wierzę, że byłaś w stanie pomóc nam z wilkiem, prawda? Łatwo było. To całkiem normalne, że zaczął się tak zachowywać. Nie jestem znawcą drogi wilka, ale znałem starszą, która nią była. Aby zapytać tę starszą, musisz odbyć podróż w Zwa Światy. Żeby się zobaczyła, muszę przygotować miksturę do fajki. Składa się z podstawowych składników, do których dodam ostateczny szlif. Rzecz w tym, że nie mam w tej chwili pod ręką podstawowych składników. Proszę, zbierz dla mnie trochę jagód, ostrokrzewu, borowików i ostu. Kiedy już jest, będziesz mieć? Mogę cię tam wysłać. W sumie to ja wszystko mam. Ale na fajkę umówimy się z wodzem w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Ma.
Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby nie przegapić wędrówki w zaświaty. I do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara. Jeśli się napijmy. A nie mają tutaj jakiegoś piekarnika, żebym wodę przygotował? Nie, chyba nie. A tu jest. A to zaraz zrobimy sobie wodę.